A słuchajcie, skoro tak tutaj z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy, kto ma dzisiaj urodziny, no to oczywiście Bono, wszystkiego najlepszego, ale nie tylko on. I przyjaciel Jana Borysowicza. Radosław Majdan! Cześć, wow! Radek! Jest i on! Wszystkiego najlepszego, jesteśmy na żywo. Teraz się boi, czy go zapytamy, czy farbuje włosy. Farbujesz włosy? Tak, właśnie pomyślałem sobie. Delikatny lakierek. Cześć, to... Wszystkiego dobrego. Bardzo, naprawdę. Żeby ci się synek świetnie chował i pociechy z żony też ci życzymy. No dobrze, tak, jak tu się... jeżeli chodzi o rodzinę, to jest wszystko w dużym szczęściu. Natomiast mój synek dzisiaj ma też swoją, że tak powiem, miesięcznicę, 11 miesiąc, Henryka. Boże, roczek zaraz, to już. Roczek 10 czerwca. A jak świętujecie? Jak świętujecie twoje urodziny? Czy już było jakieś śniadanie do łóżka? Wiesz co, nie, ale były rano prezenty. Śniadania jeszcze nie, bo śniadanie jemy później. Natomiast nawet to, co mam na sobie, to jest prezent od Stanisława, który ostatnio cały czas siedział tam u siebie w pokoju i szył, więc dzisiaj to rano ten prezent bardzo mnie zauroczył. Tak, jego własny projekt. Stasiu naprawdę jest bardzo zdolnym artystą. Od żony również dostałem prezent, także... A jaki? No tak jakoś mamy taką... Jaki? bardzo mi się przyda i naprawdę super. Natomiast to jest miłe, tak staramy się celebrować, że rano jak wstajemy, jeszcze gdzieś zaspana, tuż nagle oni wyszedł wielki karton od Małgosi z kokardą, od Stasia Dres, od Petka Laurka i tak dalej. Heniu dał mi buziaka, także masę szczęścia i fajnych chwil. No i też refleksji, no bo jednak to już 49 rok. Ostatni rok z czwórką. Zawsze zastanawiam się, jak to życie... Tak, ostatni rok z czwórką, ale jeżeli chodzi o celebrację taką szerszą, głębszą, wśród przyjaciół, oczywiście z racji czasów trudnych, odkładam to za rok. Na 50 robię grubą imprezę, wspominając tutaj Jana Borysiewicza, jego niewiarygodny band. Mam nadzieję, że Lady Punk również tam zagości i będziemy się świetnie bawić. Radku, a my słyszeliśmy, że wy do Meksyku na ten moment znowu wyjeżdżacie i to podobno służbowo, że właśnie w Meksyku będą urodziny Henia obchodzone. To prawda czy plotki? To prawda, tak. Wyjeżdżamy niedługo. Mamy takie, łączymy. Trochę będzie wakacyjnie, trochę zawodowo. Pewnie tam projekt, szczególnie Małgosia, będzie swoje realizowała. Ale oprócz urodzin Henia będą też urodziny Małgosi, bo my mamy tak, że ja zaczynam 10 maja, później Tadek 24, później Małgosia 1 czerwca, Stasiu 4 czerwca i generalnie 10 czerwca Henryk. Także mamy, że tak powiem, już ten okres majowo-czerwcowy to jest okres, gdzie trzeba zawsze parę złotych odłożyć na prezenty dla wszystkich, żeby każdemu sprawić dużą radość, czas. Więc się tak kumuluje. No jeszcze po drodze Dzień Dziecka, także tutaj też Radku, powiedz proszę, a jakie ty masz marzenie? Twoje, osobiste. Bo ja tak pomyślałam, że ty chyba marzyłeś o rodzinie i masz dzisiaj piękną, dużą rodzinę i to musi być ogromne szczęście. Ale może jest jeszcze jakieś, które mógłby spełnić? Wiecie co, nie. I to powiem zupełnie szczerze, bez jakiejś takiej naciąganej, że tak powiem, skromności. Ja jestem dzisiaj naprawdę szczęśliwy, bo przede wszystkim mam szczęśliwą rodzinę. Do tego zawsze chciałem dążyć. Moje życie takie było, wiecie, no, układało się różnie, że tak powiem, ale w końcu mam tą stabilizację, mam wspaniałą żonę, mam synka, na którego też całe życie czekałem. Realizowałem się jako sportowiec, więc moje życie w ogóle było bardzo barwne, ciekawe i dzisiaj moja praca również jest pochodną mojej pasji, więc też mi daje dużo radości, bo myślę, że to jest taki dobry balans, kiedy ma się w domu cudowną rodzinę, ale jeszcze robimy to, co lubimy, tak jak wy, bo wiecie doskonale, z czym to się wiąże, że praca sprawia nam dużo przyjemności i satysfakcji. Możemy wtedy powiedzieć, że jesteśmy w pełni zrealizowani, ale zawsze nie zapominam o tym, zawsze jeżeli miałbym sobie czego życzyć, to zdrowia, bo jak mam w swoim życiu taki moment, że czuję się szczęśliwy, to zawsze wtedy się obawiam o swoich bliskich, czy obawiam się, takie zamartwianie się. To zawsze mówiła mi mama. Ja dzisiaj to wiem. Moja mama kiedyś powiedziała mi, zobaczcie, jakbyś miał swoje dziecko, to będziesz się martwił 24 godziny na dobę. Ale ja nie ma co się martwić na zapas. Radku, dziękujemy ci raz jeszcze. 49 lat. Ludzie w ogóle się martwimy niepotrzebnie. Tak. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów. Dzień dobry. Dobrego dnia. Zdrowia i oby to trwało. Dziękuję bardzo.